Witam w kolejnej części kursu. Poprzedni etap, poprzedni odcinek skończyliśmy na wykonaniu poleceń ansiblowych już na repozytorium. Czyli to był ten check playbook. Tylko musimy się udać do katalogu. Playbooks. Teraz tutaj w tym. Tak, i to było to. Czyli napisaliśmy sobie inwentory w formacie ini. I jakiś przykładową rolę. No to dzisiaj pokażę, jak zrobić YAMLowe inwentory, czyli w pliku w formacie YAML. Taki przykład może pokażę ze strony. To jest oczywiście dokumentacja. Tutaj, jak widzicie, jest taki przykład podany. To jest najprostszy inwentory YAMLowe, czyli mamy grupy serwerów i hosty, które przynależą do tej grupy. Tak samo baza danych. Tak jak mówiłem wcześniej, że tam jest jakiś frontend, jakiś backend, baza danych. Widzicie, można sobie też po środowiskach nasze produkcyjne, testowe pogrupować. I jeszcze jest dodatkowo coś takiego jak parential, czyli można sobie dodać dzieci do naszej grupy. No to już takie bardziej zaawansowane. No dobra, ale wyjaśnię może to, jak to działa. I to będzie wyglądało w ten sposób. Napiszemy sobie nowe inwentory. To będzie main.yam. I takie proste. My mamy ten serwerek, on się nazywał jeszcze raz. Usunąłem. No, nie usunąłem, jest, dobra. A bo jesteśmy w katalogu inwentory, okej. Okay. Dobra, czyli mamy sobie nasz lekcję. Dobra, no to zrobimy tak samo, żeby to się nie mieszało w YAMLu. I zrobimy tak. Czyli podążając za przykładem z dokumentacji, to będzie to wyglądało tak, że mamy lekcję. Grupa lekcje i teraz hosty i teraz mamy hosty lekcje 1 na przykład i no tak, w sumie lekcje 1. Co możemy sobie dodać? Tam dodawaliśmy sobie coś takiego jak zmienne, ale na razie zrobimy tak. Lekcję 1, tylko no oczywiście to nie zadziała, nie mamy dodane w hostcach. Może sobie dodamy, albo sprawdzimy, co mamy w hostcach. Ktc host. I co mamy dodane? Mamy dodane nginx i localhost. Nginx i localhost. Do naszego adresu IP. Widzimy adres IP. Tak, to jest nasz adres IP 84. Dobra. To w takim razie zrobimy sobie to localhost. Na początek.
I teraz wykonamy sobie to nasze polecenie, pobierając tylko YAML-a. Tak, bo jesteśmy w katalogu tutaj. No i widzicie, wykonało się, czyli pobrało nasze hostname. Zadziałało z naszym YAML. To jest najprostszy przykład tego, jak to wygląda, tak? YAML. Najprostsza deklaracja, ale teraz tak, tutaj mieliśmy, widzicie tutaj, mieliśmy warsy, czyli dodaliśmy sobie zmienne. I teraz pewnie, no dobra, jak dodać te zmienne? No to dodajmy sobie. To skopiuję. Zedytuję tego YAMLa. I dodamy sobie zmienne. W YAMLu to się robi w ten sposób, że mamy swojego localhosta. Zamieniamy go. Dodajemy do niego. Nie zamieniamy, tylko dodajemy do niego dwukropek i przypisujemy zmienne. W YAMLu zmienne się przypisuje w ten sposób. Pięknie, nie? No dobra, i teraz spróbujemy sobie to wykonać. Powinno nam się wyświetlić hostname. No dobra. I teraz. No i pięknie. I się wykonało, przeczytało. Teraz, żeby to sprawdzić, czy de facto te zmienne widać, bo nie dodaliśmy sobie nigdzie w tasku tych zmiennych. No to wykonajmy polecenie dla przypomnienia Ansible, inwentory, list. I będzie inwentory main jam. To jest list. Myślnik, tak? No. I tak jak widać, host warsy przypisały się prawidłowo do localhosta. Czyli zadziałało. Czyli możemy to sobie teraz skatować, żeby porównać wygląd. Inwentory. I tak, jak widzicie, te pierwsze tutaj to jest inwentory ini. A to drugie to jest inwentory w YAMLu. Wygląda to fajnie, prawda? Tutaj mamy przypisanie w ten sposób, a to jest dokładnie ta sama deklaracja tutaj. Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak warsy. I też da się to osiągnąć za pomocą YAMLa. Ale będzie to troszkę bardziej skomplikowane, dlatego no, wszędzie traficie po prostu, wszędzie traficie na taką prezentację, ale żeby to zrobić tak jak tutaj, czyli mamy sobie lekcję wars, no to po prostu będzie coś takiego. Mamy sobie tutaj hostsy i dla grupy lekcje, czyli dla wszystkich hostów to będzie vars i na przykład zmienna 2 test 2. Teraz tak, jak to zadziała? Te zmienne będą tylko i wyłącznie dla tego hosta, tak samo jak w ini. A te zmienne będą dla wszystkich hostów w tej grupie.
Czyli nie tylko dla tego, ale dla wszystkich. Już pokazujemy. Pierwsze sobie zrobimy w ten sposób. Mamy naszą zmienną drugą. Ale teraz, żeby pokazać, jak to działa, dodamy sobie na przykład tangent x. To mieliśmy. A, i nie dodamy zmiennych do niego. I zobaczcie. Localhost ma wszystkie zmienne, a Nginx ma tylko zmienne te z grupy. Czyli jeszcze raz. Widok tego. Zmienne wpisane pod hostem będą przynależały tylko do tego hosta. Jeżeli sobie otworzymy warsy w danej grupie, to będą do wszystkich hostów. No warto to zapamiętać. Dobra. To by było tyle, myślę, o inwentory. Taka podstawa jest wystarczająca, żeby już coś podłubać. Przy tym, żeby zrozumieć w ogóle, biorą się zmienne. Teraz kolejna sprawa. Możemy sobie również wykonywać nasze polecenia ansiblowe, przypisując zmienne. W Ansible jest coś takiego jak hierarchia zmiennych. Hierarchia zmiennych, czyli to będzie tak. Mamy możliwość dodawania zmiennych na poziomie tutaj inwentory, na poziomie tasków, w playbooku możemy też sobie deklarować, ale też możemy sobie dodawać zmienne podczas wykonywania playbooka. I teraz tak, hierarchia wygląda tak, że te zmienne, które mamy w taskach, mają najmniejsze znaczenie, czyli nadpiszemy je zmiennymi powyżej. No nie wiem, mamy na przykład w rolach sobie możemy dodać, już nie pamiętam dokładnie. W rolach ich nie definiujemy, ale napiszemy je na przykład zmiennymi w inwentory. Ale znowu inwentory sobie nadpiszemy zmiennymi w playbooku. A znowu te zmienne w playbooku nadpiszemy sobie poleceniami. No i jak to wygląda? Jak to wygląda na przykład takie, podmienimy sobie tutaj jakąś zmienną. Podmienimy sobie zmienną. W tasku, czyli dodamy coś takiego. Pójdziemy do naszych roli, czyli roles, lekcje, task main. I co tutaj możemy sobie zrobić? Zrobimy sobie nowego debuga. Teraz, jak się odwołać do zmiennej? Żeby się odwołać do naszej zmiennej, musimy użyć dwóch nawiasów, takich klamerek. Jakie to mamy zmienna? Dwa, tak?
Zmienimy dwa. Dobra. I sobie wykonamy teraz naszego playbooka. Aha, dobra. No jak widzicie, błąd jest w składni. W debugu musimy użyć stringa i włożymy sobie w klamerki. I variable is not defined, ale jest test 2. Jest zdefiniowana, tylko nie zdefiniowaliśmy sobie w defaultsach. Ale jest test 2. Widzicie, się nam wyświetliło. Możemy sobie zrobić zmienną. Tak, Nginx mi się zmienił. O, dobra. Tego Nginxa sobie widzicie, jest test. Czyli dokładnie to, co nam się wyświetlało. Tutaj zmienna jest test, a zmienna 2 jest test 2. Dlaczego pokazuje się variable is not defined? Bo w każdym tasku mamy coś takiego jak, w każdej roli w sumie, mamy sobie coś takiego jak defaults. To nie zadamy. Mamy coś takiego jak defaults. Katalog. I teraz sobie możemy zrobić vima w defaultsach. I możemy sobie zapisać zmienna. To będzie żeby było coś innego, to będzie kaktus na przykład. Zaznaczmy, że sobie to od razu włóżmy ładnie. Tutaj string i zmienna 2. Zróbmy sobie, że to jest kaktus 2. Nadal nam mówi, że jest niezdefiniowana. No dobra, ale żeby sobie to jeszcze, żeby tak powiedzieć, że to jest YAML, to sobie dodajmy coś takiego. I teraz tak, usuńmy sobie, z inwentory jakąś zmienną. Na przykład to zmienną 1. I ja sobie usunę tego Nginx'a, żeby mi tam nie bruździł. Jak widzicie, jest kaktus. Ale jak sobie odkryjemy tutaj. Trzeba pamiętać o dobrym położeniu. I mamy test. Jak widzicie, zmienne z tych defaultsów, z tasków, podmieniło nam w inwentory. I teraz możemy sobie jeszcze Ansible Playbook wykonać. I tutaj nam powie coś takiego, że mamy ekstra, a to są ekstra argumenty do polecenia SSH, ale mamy coś takiego jak minus e, extra vars. No to sobie dodajmy minus e
I sobie dodamy teraz naszą zmienną. Będzie się równała. Klon. A niech ten. Widzicie? I mamy klona. Czyli ta zmienna tutaj podana w poleceniu, ona nadpisuje nam wszystko. I to jest właśnie ta hierarchia, o której mówię. To jest tak, że mamy ważność zmiennych. Trzeba o tym pamiętać, bo czasami jak się wykonuje te playbooki, to nam się podstawia jakaś zmienna i tak no, jak nie mamy świadomości, że jest ta hierarchia, to nie wiemy skąd się ta zmienna wzięła. Ale to mniej więcej tak wygląda. Możemy sobie jeszcze dodać jakiś tam katalog wars i w tych warsach wtedy zrobić i te warsy też nam nadpiszą defaultsy, bo defaultsy są najmniej ważne. No tak, są najmniej ważne. Tam zawsze je nadpisuje inna zmienna, która jest deklarowana gdzieś tam wyżej. Co jeszcze możemy sobie zrobić? Dobra, czyli to by było tak, jamlowe. Jamlowy przykład inwentory, zmienne, hierarchia, co jest też bardzo ważne. Co kolejnego możemy zrobić sobie? Jeszcze w samym tasku może wyjaśnimy teraz. Mamy ich jeszcze chwilkę. Czyli jak mamy naszego taska, to jest też ważne, na przykład ułożenie naszego katalogu. Ułożenie naszego katalogu, tak? Że mamy sobie jakąś rolę i w tej roli mamy taski i w roli mamy zadania. Ale możemy jeszcze sobie zrobić coś takiego, że mamy tutaj podzielone zadania, czyli jak na takie jeszcze podgrupy, czyli jak na przykład chcemy owarunkować sobie w jakiś sposób, na przykład tagami nasze taski, to możemy jeszcze sobie je porozbijać. Zrobimy to w ten sposób. Zaraz pokażę, o co chodzi mi w sensie porozbijać. Czyli mamy sobie na przykład tego naszego taska mainowego. I weźmiemy sobie teraz naszą tą zmienną. Wytniemy stąd. I utworzymy sobie zmienne jamy w tym samym katalogu. Powiemy sobie, że to jest plik jamlowy. To oznacza koniec pliku po prostu. I stawimy sobie tutaj. Teraz wam coś pokażę. Jak teraz wykonam, to się nic nie zadzieje. Widzicie, nie ma tego drugiego debuga. Dlaczego? No bo Ansible czyta pliki main.yaml. On nie szuka po innych plików. Jeżeli ma ten plik, to wykona taska. To jest główny plik do jamla. No to dobra, ale jak teraz zrobić, żeby się nam pokazały te zmienne tutaj, żeby się ten drugi debug. Mamy coś takiego jak include tasks. Czyli jak weźmiemy sobie tutaj do naszego maina, możemy sobie zrobić kolejny task i napisać załącz zmienne na przykład. Nazwy są jakkolwiek. To dacie, to dacie. Dowolność. Teraz tak. Include task.
Plik. I nasz plik się nazywa zmienne datiami, tak? Teraz patrzcie, co się zadzieje. I się załączyło. To się wykonał nasz include. Załącz zmienną, wyśleć zmienną. Zadziałało. To teraz sobie jeszcze pokażmy, do czego służy ten tag. Bo oprócz tego, że możemy sobie w ten sposób podzielić i to będzie wstęp do przyszłej, do kolejnego filmu, bo w kolejnym filmie pokażę, jak zrobić, żeby przy określonym hoście wykonać określone taski. I będzie na to kilka sposobów. Pokażę jeden, no może dwa sposoby, jak to wykonać. Dzisiaj to będzie taki wstęp do tego. Może się domyślicie, poszukacie gdzieś. Może poszukacie, może nie poszukacie. Dobra. Zobaczycie, co się stanie. Wyświetlimy sobie jeszcze raz naszego playbooka. I będzie coś takiego jak minus T. Widzicie? Jest tags. Only run place and task tagged with these values. Czyli wykona się tylko to, co mamy oznaczone przy pomocy naszego taga. Oznaczyliśmy, otagowaliśmy załącz zmienne. I otagowaliśmy wyświetl zmienną. To wykonajmy sobie teraz coś takiego. Tak i on, wszystko. Pobierz hostname, wyświetl hostname. Widzicie? W poprzednim, jak mieliśmy tak zmienne, nie wyświetliło się to, nie wykonało się. Wykonała się tylko ta druga część. Wracam do pliku. Dodaliśmy tutaj tag zmienne. I tutaj dodaliśmy tag zmienne. No. I tak to działa. I możemy sobie kombinować. Możemy sobie dzielić, inkludować, tagować. Możemy sobie dodawać filtry, ale filtry to już chyba nie będę pokazywał. To już jest zaawansowane. Może jak ktoś będzie chętny, to zrobię osobny kurs OneCBlue. Także. Ale pokażę, jak na przykład wykonać dane role czy taski przy konkretnym hoście, bo to się no, bardzo często to stosuje i to jest bardzo przydatna rzecz. Tak jak mówiłem, to by było na tyle dzisiaj. Myślę, że można sobie to poćwiczyć. Dość ciekawe to było, mam nadzieję. I tak jak mówiłem, no, tu się zacinam, tam się nie zacinam. To trochę dłużej myślę. Wszystko robię z głowy, nie mam przygotowanych materiałów. To, co mam w głowie, to po prostu wam piszę, co mi się przypomni. To wam pokazuję. Staram się was nauczyć, zaprezentować wam kawałek tej wiedzy i sposobów, w jaki ja się uczyłem. Dokładnie tak.
przez malutkie kroczki, przez przykłady analizowałem kod i patrzyłem, co się dzieje. I czytałem dokumentację, czytałem też polecenia, opis poleceń, helpy i tak dalej. No i wszystkiego da się tak nauczyć. To napisał człowiek, jesteśmy ludźmi, także też możemy się tego nauczyć. Dobra. Film nie będzie edytowany. Tak jak słyszycie przerwy, myślniki na myślenie. Tak to będzie. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt głupio. No ale mam dużo zajęć i po prostu już nie mam czasu na edytowanie. Zacząłem ten kurs po to, żeby pomóc. Może ktoś się zainteresuje. A jak nie, to zostanie na przyszłość. Może gdzieś odkryją to jacyś naukowcy. Dobra, to by było na tyle. I zapraszam na kolejne lekcje. Stworzymy coś fajnego może. No zobaczymy. Trzymajcie się, na razie, cześć.